witam serdecznie, drogie strzelce, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię tu chcą pokazać Wam na ten tydzień, na kolejny tydzień. Prognoza na kolejny tydzień dla naszych strzelców. Cóż, dobra, lecimy, co dla Was. Zwycięstwo, nie będzie jakiejś straty, samozadowolenie i jeszcze przychodzi pieniążek, ktoś oddaje pieniążki, ktoś jest dawcą pieniążków, czyli może być dobre zlecenie od trygonu ziemskiego, kochani, nie ma zubożenia, nie ma jakiejś straty, to tak jakby była kłótnia, awantura w domu u strzelca, że gdzie jest ta kasa, kurde, ty nie masz tej kasy, ty tej kasy nie chcesz dać, ty nie chcesz tej kasy przynieść, na co ty tą kasę, słuchajcie, wydajesz, a tu jest kłucie swojego losu, czyli wydaje mi się, że przychodzi do strzelca jakieś zlecenie. Przychodzi jakieś zlecenie, nie ma straty. Powiem Wam tak, dla tych, które chcą się rozstawać, które są w małżeństwach i chciałyby się rozstać, to raczej bym powiedziała, że będzie odwrotnie wręcz. Bo tutaj jest tak, koniec zubożenia, koniec strat, koniec złego myślenia, jest tutaj zwycięstwo, tu jest zadowolenie, czyli jest spełnienie w świecie kielicha. Mało tego bym powiedziała, że związki się rozbudzą na nowo, czyli jeden z partnerów tutaj, szczególnie ten, który jest strzelcem, zawalczy o kogoś z trygonu ziemskiego, o kogoś z trygonu wodnego lub o kogoś z trygonu powietrza, tak, bo tu mi się najbardziej pokazuje. Pałki mówią o zwycięstwie, czyli co sobie strzelcu w tym tygodniu pomyślisz, to tak naprawdę ma to rację bytu. Natomiast karty podpowiadają jedynie to, że jeżeli kujesz swój los i masz nowy pomysł, to zaczekaj, nie podpisuj żadnych umów, żadnych, kompletnie żadnych, z tego względu, że tutaj czeka cię wielkie zawirowanie. Nie znaczy to, że nie będziesz miał tego projektu, czy go nie wykonasz, ale możesz go wykonać z olbrzymim opóźnieniem i wtedy nie będzie tego pieniążka, na który tak naprawdę czekasz. Poczekaj, wstrzymaj się, szczególnie jeżeli chodzi o podpisywanie jakichś umów, kupno, sprzedaż. Natomiast pieniążki przychodzą do ciebie z trygonu ziemskiego. Od trygonu ziemskiego, drogi strzelcu, przychodzą, nie ma straty, nie ma zubożenia, nie będzie tej biedy. Ja myślę, że te strzelce, które myślą, że coś stracą, że są na przegranej pozycji, to jest wielce, wielce prawdopodobne, że będzie zupełnie w odwrotnym kierunku to szło i na koniec tygodnia to jest taka świeża, piękna energia, ja bym powiedziała, wejdzie w Was i kucie swojego losu dalej, tak, czyli na przestrzeni tygodnia nawet, bo tutaj się pokazuje, że strzelec myśli, że tak, stracę pracę, nie ma pracy. Nie, praca jest, praca zostaje. Nie mogę prowadzić działalności, bo nie mam zleceń. Nie, przychodzą zlecenia, będą zlecenia i jeszcze będziesz zadowolony, szczęśliwy z tego tytułu, bo jest jakaś nowa pasja, nowa chęć do tego. Jeżeli chodzi o depresyjność, depresyjność odchodzi, czyli tylko, drogi strzelcu, troszeczkę mi się pokazuje tutaj, że tak jakby strzelec dostaje pieniążki i potrzebne jest strzelcowi wszycie azbestu, żeby pieniążki nie przepalały kieszeni, żeby się ich tak nie wydawało. I tutaj trzeba, jeżeli są te pieniążki, to warto je odłożyć, warto, jeżeli jesteś z trygonem właśnie ziemskim, to warto te pieniążki dać temu trygonowi, on je zatrzyma i on je spożytkuje na coś bardzo, bardzo twórczego i dobrego dla Was. Natomiast tydzień mówi o tym, że kreujecie swoje życie dalej, czyli nie stoi, że Wasze myślenie gdzieś tam, bo to jest myślenie takie troszeczkę destrukcyjne po części, że na nie jesteście nastawieni, na nie, ale tak naprawdę wszystko pójdzie na tak, powinno przynajmniej iść, jeżeli sprawy sądowo, zawodowo, bytowe, straty, gdzieś tam to, co się Wam kolebie, że to już jest koniec, to absolutnie nie ma to nic z tym wspólnego. Bardziej bym powiedziała, że idziecie do przodu, tworzycie, jest nowy pomysł, jest nowy zastrzyk, to tak jakby góra czuwała nad Wami i chciała Wam pokazać, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze trzeba troszeczkę pozarabiać, bo coś, co przychodzi do Was, nie wiem, czy jest to nowa praca, czy jest to, słuchajcie, nowa, bo też może być, że jest to nowa znajomość, czy wejście w nowy związek, czy tak naprawdę taka rekonstrukcja starego związku, taka transformacja starego związku, ale tutaj jest takie kucie, jest troszeczkę tej pracy, ale ta praca jest bardzo, bardzo pozytywna i przynosząca naprawdę dobre, dobre efekty, moi drodzy. Jeżeli chodzi o zdrówko, kochani, jeżeli chodzi o zdróweczko, to chcę powiedzieć, że wyjście, przepraszam najmocniej, przepraszam, kocie. Psi.
Przepraszam najmocniej, ale przychodzi mi tutaj obcy kocie i te moje kociambry strasznie straszy i blamczą na siebie. Skończyliśmy nas na wyjściu. Jeżeli chodzi o zdrówko, to jest zejście depresyjności, koniec bólów głowy i koniec bólów krzyża. O tak bym powiedziała, jest takie wyjście z jakiegoś marazmu. Nie wiem, czy jesteście po jakichś pozłamanych kończynach, czy po operacjach, czy jesteście po zabiegach, ale wchodzi nowa nadzieja, wchodzi nowa siła i tak naprawdę wejście w bardzo, bardzo dobrą energię. Niech złapie oddech, drogi strzelce, ale jest takie skucie samego siebie, powiem tak, pokonujecie to tak, jakbyście pokonywały w tym tygodniu same siebie, same swoje uprzedzenia i tak jakby nie staram się, a idzie mi dobrze. Myślę, że będzie źle, a jest dobrze. Myślę, że jest strata, w zdrówku nie ma straty, jest leczenie, tak, jest uleczanie, są dobre wiadomości, czyli tak naprawdę to tak jakby los mówił, że dobra, ty już się transformujesz, czy tobie się podoba, to trzeba cię przetransformować, żebyś poszedł sobie do przodu. Także tak to widzę, moi kochani. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania, buziaczki, hej pa.